Dzień dobry. Jeszcze trwa zima, ale zastanawiam się, co zrobić, co by się stało, gdybym doświetlił panele od tyłu, od tej części tylnej. Myślę, że energia słoneczna dostarczona z tej strony dołożyłaby trochę energii panelom. Możemy w bardzo łatwy sposób tutaj ustawić jakieś lustra, które będą świeciły prosto na tylnią stronę. Myślę, że tym się za chwilkę zajmę i będziemy mieli ciekawy nowy eksperyment. Pomysł nie jest mój. Kolega Tomek napisał mi o takich panelach firmy LG, która to firma chwali się, że panele mogą być oświetlane od tyłu i dzięki temu uzyskujemy dużo większą wydajność energetyczną. Pomyślałem sobie, że być może jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich paneli. Może tutaj w przypadku LG mamy do czynienia z lepszym podłożem i dzięki temu uzyskujemy spektakularniejsze wyniki, ale jeżeli weźmiemy zwykły panel, taki jakie posiadamy u siebie, to też będziemy mieli dodatkowy z tego tytułu uzysk produkcji prądu. Ustawiłem panele w kierunku na słońce, produkcja prądu była dość wysoka. Następnie panel odwróciłem, także dochodziło do niego światło odbite. Nadal produkcja była dużo słabsza, ale zawsze. W kolejnym eksperymencie położyłem panel płasko na trawniku. Produkcja prądu była dość wysoka i po odwróceniu go nie mieliśmy już światła odbitego i niestety produkcja wyniosła zero. Czyli jak widać, oświetlenie tylko od tylnej strony panela nic nie daje.